Drodzy Państwo, wszyscy zastanawiają się, co w herbie Beniaminek znaczą cyfry 03. 03 to rok powstania klubu, gdzie 10 lat temu spotkaliśmy się z młodymi ludźmi i założyliśmy ten klub. Dzisiaj spotykamy się również z młodymi ludźmi, nowymi ludźmi, żeby zorganizować wielki turniej piłki nożnej rocznika 2004, który odbędzie się w Starogardzie Gdańskim. A o wszystkich organizacyjnych, sportowych kwestiach powie tutaj nasz trener Marcin. Tak jak tutaj pan prezes powiedział, organizujemy ogólnopolski, międzynarodowy, ponieważ będziemy mieli również zespoły z Rosji, turniej dla rocznika 2004. Pokuszę się tutaj o taką nazwę nieoficjalne Mistrzostwa Polski 9-latków, gdyż każdy, kto orientuje się na sportowej mapie Polski, piłkarskiej mapie Polski, no to po liście drużyn będzie musiał tak ten turniej nazywać. Turniej odbędzie się w dniach 8-10 marca na dwóch obiektach sportowych, największych, najładniejszych w Starogardzie Gdańskim. Będzie to hala Osiru imienia Andrzeja Grubby, miejska, na której na co dzień grają koszykarze, bardzo piękny obiekt. Drugim miejscem rywalizacji pierwszego dnia turnieju będzie sala Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim na ulicy Sobieskiego. Trzy największe atuty i sukcesy naszego turnieju są takie. Po pierwsze, udało nam się uzyskać patronat honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, czego jeszcze nikomu w Starogardzie nie udało się uzyskać. Kolejnym atutem ogromnym jest promocja miasta, bo o Starogardzie Gdańskim będzie słychać w każdym regionie Polski. Zresztą zaraz jak zacznę wymieniać drużyny i miejscowości, z których przyjadą, to samo będzie mówiło za siebie. No i trzeci atut. Będzie to szansa dla kibiców piłki nożnej w Starogardzie, których mam nadzieję, że nie brakuje, wręcz jestem tego pewien, na zobaczenie drużyn o nazwach takich, które oglądają w Kanal Plus, w Ekstraklasie i tak dalej, ich adeptów ze szkółek piłkarskich. Między innymi udało nam się na turniej zaprosić takie drużyny jak Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok, ŁKS Łódź, to jest cała czołówka, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, to jest cała czołówka polskiej ekstraklasy bądź pierwszej ligi, która ma również swoje akademie piłkarskie, która szkoli młodych piłkarzy. Oprócz tego jeszcze przyjadą drużyny Naki Olsztyn, Arkonia Szczecin. No ale głównymi bohaterami, miejmy nadzieję, tej rywalizacji będą chłopcy z Beniaminka 03 Starogard Gdański. Wystawiamy jako gospodarze dwa zespoły, ponieważ mamy do tego prawo. Rywalizacja będzie odbywała się w dwóch grupach, każdy z każdym. Będzie nas łącznie 20 zespołów, czyli około 240 piłkarzy zjawi się na parkietach w Starogardzie Gdańskim, co świadczy też o ogromnym rozmachu tej imprezy. I tak jak powiedziałem, zostaną te zespoły podzielone na dwie grupy, tak? Zagramy systemem każdy z każdym w pierwszym dniu na dwóch halach. Drugiego dnia każdy zespół dostanie szansę rywalizacji na głównej arenie zawodów, jakim jest hala miejska imienia Andrzeja Grubby. Zwycięzca pucharu będzie mógł okrzyknąć się nieoficjalnym mistrzem Polski 9-latków. Mamy taką wizję, nasz plan, aby ta impreza nie była jednorazowa, żeby to tylko nie były 10 urodziny Beniaminka 03 w Starogardzie Gdańskim i potem już nic, żeby się nie działo, tylko mamy nadzieję, że ta impreza będzie cykliczna, że co roku w Starogardzie Gdańskim klub sportowy Beniaminek 03 będzie organizował nieoficjalne Mistrzostwa Polski 9-latków, czy to pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy może już jakimś innym patronatem, ale z takimi markami sportowymi, jakie wymieniłem wcześniej. Jedną z drużyn, która będzie należała do grona faworytów, na pewno jest Korona Kielce, który wcześniej nie wymieniłem, a również się zjawi. Jest to ośrodek, który bardzo mocno szkoli młodzież w Polsce. Natomiast również do grona faworytów będzie zaliczała się Legia Warszawa, gdzie tutaj z trenerami przez ostatni tydzień byliśmy na stażu. Zobaczyliśmy, jak działa Akademia Piłkarska Legii Warszawa i śmiem się tutaj pokusić, że będą również odgrywali znaczącą rolę w naszym turnieju. Trener Jacek Wołcza, który jest obecny tutaj z nami, będzie prowadził jeden z zespołów Beniaminka 03 Starogardzki,
i zapewne będzie starał się jak najgodniej reprezentować nasze miasto w tym międzynarodowym turnieju, ale może już o przygotowaniach powie trener Jacek. Tak, wspólnie z trenerem Marcinem ponad półtorej roku temu stworzyliśmy grupę rocznika 2004. Jest naprawdę kilku bardzo fajnych, wyróżniających się zawodników i to nie tylko jest nasza opinia, ale też opinia trenerów, powiedzmy, z Lechii Gdańsk czy z Arki Gdynia, gdzie na różnych turniejach rywalizowaliśmy z tymi zespołami. Jeden z etapów przygotowań będzie obóz sportowy, na który wyruszamy w najbliższy poniedziałek do Skorzewa. Przez cały tydzień będziemy starać się przygotowywać chłopaków na ten bardzo, bardzo duży turniej. Nie jest to nasz pierwszy turniej, ponieważ już niejednokrotnie byliśmy na mniejszych, większych turniejach, odgrywaliśmy tam bardzo znaczące role, powiedzmy drugie miejsce w Rypinie, gdzie potrafiliśmy pokonać Wisłę Płock, przygrywając tylko z Arką Gdynia w finale, czy też wygraliśmy turniej w Redzie, czy w Tczewie też zajęliśmy bardzo, bardzo wysokie miejsce, także mam nadzieję, że no, będziemy wygrywać mecze i dojdziemy jak najwyżej, żeby pokazać Beniaminek z jak najlepszej strony. Oprócz tutaj takich aspektów sportowych, chcemy dla mieszkańców Starogardu przygotować liczne atrakcje, niespodzianki, nie tylko związane stricte ze sportem. Główną taką akcją będzie tutaj dla wszystkich mieszkańców Starogardu, przygotowaną przez Medfarmę, badania sprawności, wad postawy dzieci w wieku szkoły podstawowej. O reszcie nie chciałbym tutaj opowiadać. Zachęcam bardzo, żebyście Państwo się przyszli i się sami przekonali, że w Starogardzie można zrobić coś wielkiego, można zrobić coś dla wszystkich, bez różnicy wieku, czy dla małych, starszych, czy dla seniorów. Oprócz zmagań na parkiecie, kolejną imprezą towarzyszącą będzie konferencja szkoleniowa, w której udział weźmie pan profesor Tadeusz Huciński oraz doktor Bartosz Dolański. Pierwszy z nich poprowadzi konferencję na temat psychologii młodego sportowca, w której będą między innymi tematyka motywacji, współpracy w grupie. Natomiast drugi, pan dr Bartosz Dolański, poprowadzi trening pokazowy. I tu jeszcze nie wiemy, na grupie czy 9, czy 8, czy 10-latków. Będzie to trening praktyczny, na który również zapraszamy trenerów z innych klubów, z ościennych tutaj miast, miejscowości oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Serdecznie zapraszam na turniej. Jeszcze raz przypomnę, 8-10 marca 2013 roku. Tak jak tutaj pan prezes powiedział, oprócz zmagań sportowych, małych sportowców, małych piłkarzy z całej Polski, będzie szereg imprez towarzyszących. Każdy znajdzie coś dla siebie, co mu się spodoba. Rywalizacja pierwszego i drugiego dnia rozpoczyna się o godzinie 8, będzie trwała do godziny 18. Także w każdej chwili można przyjść na halę. Oczywiście na halę dla kibiców jest wstęp wolny, nie trzeba uiszczać żadnych opłat. Fajnie się bawić i pokazać również ludziom z całej Polski, trenerom, zawodnikom, rodzicom, którzy przyjadą z tymi zawodnikami, że w Starogardzie Gdańskim jest wspaniała atmosfera, przyjazna sportowi młodzieżowemu przede wszystkim. Jest to miasto dejne najlepszego piłkarza w historii Polski i godnie je reprezentujmy i pokażmy, że w Starogardzie Gdańskim piłka nożna jest numerem jeden i chcemy ją reaktywować od najmłodszych lat.